Siemanowie do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę, żeby być na bieżąco, ponieważ super jest kontencik. I wam się oczywiście podoba, dziękuję jeszcze raz za streamki, które już są za nami niestety. Ale nie przejmujcie się, ponieważ jeszcze na pewno kiedyś się spotkamy na takich streamkach. Ale jeżeli chcecie dalej oglądać mnie z Milki, nie tylko tutaj, ale również w jakichś wspólnych rozgrywkach, to zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam nagrywam z Milki różne minigierki. Gramy sobie w Bedwarsy, gramy sobie w Skywars, gramy sobie w różne inne rzeczy. Więc zapraszam na plusa, link jest w opisie. Też na samym końcu filmu macie taką adnotację, taki kafelek do, który was odniesie właśnie na moje wszystkie inne kanały, więc tam was serdecznie zapraszam. Oczywiście do Milki na plusa też możecie wbić, ponieważ ona również tam robi kontencik i tam co drugi dzień filmy o 14.14 się pojawiają, aczkolwiek myślę, że za niedługo zaczną się pojawiać daily, bo ja mam taką mega ochotę, żeby ponagrywać tam również inne rzeczy niż tylko te minigierki i ten, więc może się pojawić coś innego również, więc zachęcam oczywiście do tego, żeby tam wbić. A ja was witam na Palionowie z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku mamy bardzo ważną rzecz do zrobienia, bo nie wiem, czy pamiętacie, czy część z was była w ogóle na tym live'ie, czy nie, ale na live'ie od Milki znaleźliśmy mapę. I to jest dziwne, bo znaleźliśmy mapę podpisaną Palionowo i znaleźliśmy mapę, która była schowana pod ziemią. Po prostu skrzynka, w niej była mapa, to siedziało na live'ie u Milki. No i ja tą mapę mam ze sobą. No i postanowiłem dzisiaj się spotkać z Emilią, w sensie umówiłem się z nią na dzisiaj, że po prostu pójdziemy zobaczyć, co się kryje w tamtym miejscu. No bo w sumie ciekawi nas bardzo, do czego prowadzi ta mapa. Bo no nie codziennie się znajduje mapę w Minecraft, a tutaj mamy jakiegoś X-a, mamy mapę i możemy, prawda, szybko bardzo znaleźć to i zobaczyć, co to kryje. Czy to będzie zwykła mapa skarbów, czy może coś więcej, to tak naprawdę się okaże. Ja idę właśnie do Milki, ona gdzieś tutaj na chacie powinna być. Halo! Próbuj mnie znaleźć. No wiedziałam, że tak zrobisz po prostu. Nie mogę zabrać spodni, możesz się przesunąć? Nie, nie mogę się przesunąć. Oddawaj mi hełm. Ała! Ała! Dawaj mi, no nie! No kurde! A dawaj mi te spodnie! Psujesz te zbroje. Oddaj mi moje spodnie. Na wyprawę idziemy dzisiaj. Ja potrzebuję uzbrojenia. Ale ja jestem dziewczyną, już mi kryją. Dobra, przekonałaś mnie tymi argumentami. Dobra, słuchaj, idziemy dzisiaj na wyprawę. Mam tą mapę, wszystko co jest nam potrzebne. Czy jesteś gotowa? Ja mam tylko jedną część zbroi. Co? A zrobiłabyś mi zbroję? Zbroję tobie, ja nie mam diamentów. Okej. Okay. To sam sobie zrobię. Dobrze, widzowie, okay. Robię sobie w takim razie zbroję diamentową w tym momencie, no bo nie może tak bez zbroi. No Emilia już poprawię całą zbroję, tylko butów nie ma, a ja sobie zrobię całą. No chociaż ona teraz mnie słyszy, to zrobię sobie też pewnie buty, już pod jaksy biegła w tym momencie, jestem tego pewien. Dobra, prawda. Robię sobie spodnie, robię sobie hełm i buty. I bum, mamy to. Mamy to, ja jeszcze narzędzia jakieś muszę, w sumie kill-off tylko muszę zrobić, bo mi się właśnie ostatnio zniszczył i mi mega smutno. Dobra, robimy sobie kill-off, uwaga, pum, 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 mamy kill-off, mamy, prawda, całą diamentową zbroję, teraz tylko trzeba ulepszyć, ale nie mam jeszcze levela, ale spokojnie, spokojnie jak na wojnie kiedyś sobie ogarnę. Dobra, mam łódkę ze sobą, wezmę sobie jakiś żarcie, weź sobie żarcie jakieś, Emilia, bo bez żarcia to w ogóle, wiesz, nie ma co się ruszać na taką wyprawę. Ej, ja nie mam już ziemniaków, ja muszę sobie przepalić, chyba że tu mam jakieś... Mhm, tak też myślałem. Nie mam, skończyło mi się żarcie, muszę iść do tego pola. Albo tu zbiorę. O, dobra, robię sobie chleb. Dobra, jesteś gotowa na tą wyprawę? Bo to nie, ja nie wiem, do czego nas to zaprowadzi ogólnie, nie? Mi się wydaje, że to może być całkiem ciekawe miejsce. Ja się stresuję jeszcze. Możemy zrobić spekulacje, co nas czeka, jakby po znalezieniu tej mapy. I mi się wydaje, że znajdziemy po prostu mapę, w której który będzie skarb. Po prostu jakiś skarb. No, po prostu, się nie wiem, diamenty jakieś i takie rzeczy. Złoto, tak. Czy coś takiego. No. Ale nic więcej. W sensie wydaje mi się, że to nie jest jakoś zaplanowane tutaj i nie schował ktoś tam skarbu po prostu jakiegoś cennego, tylko to będzie po prostu zwykły skarb, po prostu zwykła mapa, tylko bardziej zastanawiam się, dlaczego ta mapa była akurat tutaj, dlaczego my ją odkryliśmy i dlaczego prawda, jest w ogóle coś takie, o nie, zniszczyłem pole, najgorzej. Dobra, muszę zrobić tutaj zasadę to wszystko, żeby to pięknie sobie rosło. O nie, zniszczyłem kolejne pole, już to wiem. No jak ty to robisz? No bo ja spadam tu z góry, a tutaj jest takie... Gościu! Dobra, już nie, naprawiam nie to pole. Nie, nie mam tego, wiaderka. A myślałem, że motyki... Weź sobie wiaderko. Tak, zaraz biorę wiaderko. No i dobra, i co? I nie, jestem o czym ready. Mówiłem? O tym, jesteś gotowa? No i dobra, no to ja już tylko tu zasadzam to do końca. Idę zrobić co... A mam wiadro w sumie wody, co ja sobie będę robić nowe wiadro. Dobra, odkładam sobie tutaj na szybko... Tu miałem diamentowy kill-off!
Dobra, to odkładam ten sobie zenchantujemy w przyszłości. Zróbmy tak, weźmiemy to, zróbmy sobie na szybko jeszcze chleb. Tutaj na szybko, pum, tu, gdzie jest chleb? Ale się guzdrasz, ja pierniczę. No już idę, no tyle tu problemów. Ja chcę zrobić żarcie, przygotować się, bo oczywiście ty nigdy nie będziesz przygotowana na takie wyprawy. I oczywiście zawsze będzie tutaj... Ten. Tą Dobra. Mapę tak swoją drogą. Pamiętaj mam tą mapę ze sobą. Dobra, gotowa na wyprawę? Ja teraz tak, ja korzystając z moich umiejętności, prawda, echolokacyjnych, prawda, patrzę na kordy i ja wiem, w którą stronę mamy iść. Musimy iść EW. Co? Jakie EW? Może East i West. Nie, ES, ES. No, to jest totalnie nie ma sensu. Dobra. Jak ES? ES, musimy iść w tamtą stronę. Czyli East i południe. Tak. A East co jest? Wschód. Tak. Południowy wschód, okej. Okay. Tak. To ma sens. Dobra, zapraszam w tą wyprawę, musimy iść w tamtą stronę. Widzę jakąś kropkę na mapie, więc całkiem możliwe, że to wcale nie jest tak daleko, aczkolwiek ona jest taka bardzo mała, więc wydaje mi się, że jednak to jest bardzo daleko. Ale czekaj, muszę się upewnić. ES, czyli tam... No tak, dobrze, no musimy tam iść na pewno. To jest pewniak. Dobra, idzie za mną? Nie, nogi Zapraszam. Bolą, ja pierniczę. Dobra, ledwo co wyruszyliśmy, już narzeka. Już narzeka, że ją nogi bolą. Okej, okay, dobra, bolą, sam pójdę, może zostać. No dobra, idę z tobą. Dobra, musimy wyjść tutaj na... Jeszcze? Musimy wyjść na tą górę. Dasz radę? A, idziesz, dobra. Da. No idę mega przecież. Dobrze, mega super. Dobra, w takim razie przechodzimy tu na samą górę. Jeszcze na tą górę nigdy nie wchodziłem, szczerze mówiąc. Możemy tutaj wyjść i zobaczymy, dokąd nas to prowadzi. Póki co, kropka się jeszcze nie rusza. Ale szczerze, kurczę, już się nie mogę doczekać, aż ten skarb otworzę, bo wydaje mi się, że to może być naprawdę porządny skarb. Wydaje mi się, co za to będzie... sobie kupisz? Co sobie kupię za to, co będzie w tym? Kupię sobie... Czemu ty we mnie śnieżkami rzucasz? Nie rzucam się śnieżkami. Widziałem tą śnieżkę, która leciała. Nie wiem, o co ci chodzi. Widziałem tą śnieżkę. Dobra. O nie, tu jest Dobra, widzę te śnieżki, ale ty jesteś... Dobra. Ale o co ja się na ciebie chodzi? Nie czekam. No kurde! I ty jeszcze pewnie z wiatrem sobie skakujesz, bo umiesz, a ja nie umiem takich rzeczy. Dokładnie. Fajnie. Wiesz, że śnieżki mi nic nie robią, nawet nie jesteś w stanie mnie tak lekko popchnąć tą śnieżką. Wiem. Zresztą... O, popatrzmy sobie na ten popis umiejętności. Uwaga, hop! O kurcze! Któż by się spodziewał? Któż by się spodziewał takiego wiadra danego? Na pewno Dobra, nie. chodź, idziemy, bo... Jak to jest w ogóle ładnie. Bardzo pięknie. Tylko problem jest taki, że... No co by to... Oj, tu jaką kopalnię znalazłem. Ej, trzeba tu kiedyś przyjść. Dobra, nieważne. Na razie idźmy w tamtą stronę. Dobra, słuchaj. Bo nas czeka naprawdę masa drogi. Mi się wydaje, że to trochę nam zajmie. Ej, dobra, już ta kropka się przemieściła lekko. Musimy iść teraz prosto w bok tutaj. Ej, tu jest portal, tu jest portal. Chodź, ten portal jeszcze ograbimy. Ło, pierwszy portal znaleziony. Pierwszy portal. Fiu, zadyma. Dobra, słuchaj, biorę złoto. Mhm. Bo złoto jest mega. A gdzie tu jest skrzynka? Tu jest skrzynka. Co to jest? Ej, no wszystko mi zabierzesz! Ja nawet nic nie zdążyłam, po prostu się popatrzę, to jest skrzynka, już zabrałeś złoto i w ogóle wszystko, co tam jest w niej. Dobra, dam ci coś, co było najcenniejsze. Chodź za mną, bo już jakby kropka nam się przemieściła bardzo daleko, za daleko zaszliśmy, musimy się troszkę cofnąć. Tylko dalej ta kropka jest mała. Ale już jesteśmy jakby w prostej linii, trzeba iść po prostu w tamtą stronę. No dobrze, dobrze to wygląda. Ale czemu taka naburbuszona jesteś? No to mnie wszystko bierze, że nawet nie wiem, co tam było. Ja chciałem tylko zobaczyć, co tam było. Co to? A tam się coś świeci, czy jest lawa. Nie udało mi się zrobić wiadra. Finałem. No i dobrze, tak. Czyli widzę, że nic, jeszcze kłamujesz mnie, fajnie. Ej, bo noc się robi. Zabrałeś łóżka, tak jak ci kazałem? Oczywiście, że tak. Dobra. A co? Proszę postawić łóżka. No, żartowałam. No, tak to jest no właśnie. No nie, możemy wybrać tutaj się spać, bo wtedy dress się jakiś, zmieni. Tak, oczywiście. Ja muszę myśleć o takich rzeczach. No, poprosiłem cię. Powiedziałem, Emilia, zabierz łóżka. Nic nie powiedziałeś takiego. Tak powiedziałem jeszcze ci... u moich widzów jesteś wyłudzaczem największym. Mówisz takie rzeczy. Wyłudzacz? To są pomówienia. Okej. Okay. To przepływaj sama przez tą rzekę. Aaaa, nie zdążyłam. Oj, bo tak blisko. Chciałam skoczyć, tak wiesz, dobra, 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 dawaj dalej, bo już jesteśmy... Kurczę, no nie wiem, mam nadzieję, że jesteśmy blisko, aczkolwiek idziemy i dojść się nie porusza. Da. Mogę zobaczyć tą mapę, czekaj dobra, chwilę. Proszę bardzo. Mogę ją zobaczyć? Ja jej nie widziałam w sumie.
O kurde. Widzisz, ta kropka mała. Jeszcze nas trochę czeka. O nie, pomocy. No nie gadaj, że tak daleko musimy iść. Ja pierniczę. No dawaj, 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 ale jak trzeba, no. Nie wiem, że mam iść tam. Jestem w szoku w ogóle. Ja pierniczę. Serio, ja nie miałem w geografii. Nie wiem, jak ty używasz tej mapy, ale okej. Okay. Przecież to jest bardzo łatwe. Dam ci kiedyś tutorial. Dobra. Korki. Bij się z nimi. Korki z geografii. Korki, no w Minecraft jeszcze. Ale szczerze, szczerze przyznam to, że na Minecraftie da się nauczyć geografii. W sensie, no, po, jeżeli takich postaw, takich postaw, zachód, nie? No, też tak no, uważam. To da się nauczyć i tak samo po tego, tych kordów wszystkich i liczenia tak, tego. Tak, to się da rację, nauczyć no, na tym, bo to jest faktycznie dobrze zrobione. Ej, dobra, jest noc. Dobra, robimy cięcie i widzimy się, jak będzie dzień, a my będziemy bliżej trochę. Ej, już jesteśmy coraz bliżej, dobra, no to zaraz będziemy, prawda, na miejscu. Dobra, dawaj, musimy płynąć, jesteśmy już bardzo blisko, ta kropka zrobiła się większa. Okej. Już rozkminiałem, czy cię nie zostawić, ale uznałem, że jednak. Aha, excuse me? Żartowałem, tak, to jest idealny moment na... Myślę, że wysiadłaś, nie? Tak mi zlagowało lekko. Ja mam same lagi, bo w chwilę no, teraz. No, bo trochę, już tyle terenu przeszliśmy, że nie dziwię się, że w sobie Olion jest lagi. Zabije. No. Ej, dobra, już teren się nam wczytuje. Jesteśmy już. Jo! Bardzo fajnie, no, bardzo fajnie. Zaraz się dowiemy, co tak naprawdę kryje się tej, że tak powiem, ten. Ej, dobra. Zakład chcę z tobą zrobić. Jaki zakład? Bo ta skrzynka na pewno będzie w tym miksie zakopana pod ziemią. Zakład, że znajdę ją, że wkopię się w to, jakby w dziurę, w którą trzeba. A to już jest tutaj? To już jest tutaj? No nie, 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 ale zakład, że się wkopię tam, gdzie trzeba. Nie, no bo to tak powinien zrobić. Tak, załóżmy się, o 10 diaksów. Nie, ja nie chcę się zakładać z tobą. Czemu nie? Ja już jestem założona z tobą o 1000 zł, a ty mi jeszcze 10 diaksów wyłudzasz? Przestań. To jest tutaj? Tak, tutaj, gdzieś na tej plaży. Znajdę idealnie, wkopię się tak, że będę pionowo do skrzynki. Żółwie. Dobra? No nie, bo ty na pewno tak zrobisz. No ale skąd ja miałbym wiedzieć, gdzie ona jest? No nie wiem. Patrz, jaką masz szansę na to, żeby wygrać. Tu gdzieś na tej... Patrz, pokażę ci X-a, bo to jest tutaj gdzieś lekko w wodzie. Czekaj, tutaj to jest gdzieś. Dobra, czyli zakład, piątkę przybijamy. Nie, nie. Czemu nie? No bo ty na pewno wiesz takie, kurde, ty zawsze szukasz czegoś, nie wiem jak, ale po prostu masz jakiś, nie wiem, wykrywacz skrzynek. Nie, nie mam, nie mam żadnego wykrywacza. Jak no ja dobra, miałbym no to wykryć? 10 diaksów, zakład. 5. 10. 5 diaksów. 5. 10. 5 diaksów. Nie, 10. 5 diaksów. Dobra, zarzucanie wymiśniczkami 15. No to w ogóle się nie zakłada. Nie, no 10, daj no 10, no. No dobra, masz ich tyle, diaksów. Co no, ci szkodzi? Dobra. 10, ała, za zakładzik, dobra. Dobra, czekaj, muszę się skupić bardzo uważnie. Jak to jest w ogóle ładnie, ja pierniczę. Dobra, chyba to tu. O, znalazłem, 10 diaksów. No na pewno, moje. No oj, ciekawe. Oj, tu są jeszcze diaksy, ale miło, dobra, ale super. Jakieś żelazo, złoto. No co tam jest, no weź, ja też bym chciała zobaczyć. No i jeszcze wszystko zabrał jak zwykle. Chodź. To masakra, nie chodź, rozumiem, chodź, że jestem omówimy tutaj, teraz, co tutaj jest, dobra, czekaj. Jest tak, dobra, 10 diaksów mam, nic w tej skrzynce nie było takiego, co bym bardzo chciał, poza diaksami, więc diaksy dzielę na pół, 2 diaksy dla ciebie, 2 dla mnie, plus 10 diaksów dla mnie musisz mi dać jeszcze. I dzielę na pół wszystko, masz 2 żelaza, masz 2, było 2 złota, więc tyle, mam 2 podki na oddychanie pod wodą, masz tą motykę, masz tą siekierę, ja tego nie chcę, masz te kule, nawet ci kurczę zamienię, o masz to, niech ci będzie. Daję ci po... A patrz, znaj moją dobroć, nawet masz jabłko złote i masz serce oceanu. Dzięki. I... O, serce oceanu. Ej, nie uwierzysz. Co? Kompas jesteś. No i co? Ale zobacz jaki. Zenchantowany kompas. Stary Palionowo? No właśnie. Mapa miała nazwę Palionowo. I teraz kompas nam wskazuje stare Palionowo. Co? Co? Okej. Ej, czekaj, bo ja za bardzo... Czekaj. Czy ja dobrze rozumiem? Czekaj, idziemy za tym kompasem w takim razie? No chyba tak. On nam każe no, dawaj, cofać się no, tak jakby. Czyli to może być totalnie w drugą stronę niż jest Palionowo. O nie. Bo to równo jakby nogi bolą. No, nie, no trzeba. Musimy to znaleźć. No nie możemy się poddać teraz. Nie w dobra, takiej sytuacji. Mhm. Stare Palionowo, Emilka. Mu trzeba. No trzeba dobra, koniecznie. Dobra, i może dzięki temu zyskam pamięć. Ale jak ma... Czekaj. Ale czy... Ty myślisz, że my wrócimy do starego Palionowa tym, faktycznie? No nie wiem, no jak kompas na stare Palionowo, nie wiem co to jest, na co, czekaj, co, no co innego. Może tak, no czekaj, dobra, no to dawaj, w takim razie wracamy. Stare Palionowo, ale to jest czekaj, w samym świecie, gdzie Palionowo i gdzie Wariatkowo i tak naprawdę to jest jeden świat.
To jest niezła przeklina. Jeżeli tak by idziemy było, tam. No to kurczę nieźle. To nieźle. No ale dobra, to czekaj, no to w takim razie ja robię cięcie i kurczę idziemy w tamtą stronę, bo to mega długo nam czasu zajmie. Dobra, tak dobra, mi się dobra. Wydaje, po prostu idziemy, zobaczymy dokąd ten kompas prowadzi. Dobrze widzowie, jesteśmy już na Palionowie, ale ten kompas dalej wskazuje wprost, co oznacza, że będziemy musieli przejść na Palionowo i iść jeszcze dalej. Ej, to jest tragedia. Dobra, to zrobimy przerwę i pójdziemy spać. Nie, nie, idziemy od razu, idziemy od razu. Nie ma czekania, musimy iść od razu. Ja już tyle przeszłam, ja już nie. Ja wiem, że dużo przeszedłem, ja też dużo przeszedłem, ale to i tak nie oznacza, że powinniśmy... Tam, więcej przeszłaś. Tak, tak, ja przeszłam więcej po prostu. Jak mogłaś więcej przejść, jak szłaś ciągle za mną? No ja więcej przeszłam, no. Tak, oczywiście. Tak, na przykład, o, widzisz, więcej przeszłam teraz, robiłam kółko. Mega, ja naprawdę, ale to sama sobie dokładasz trasy. Możesz ewentualnie wejść do domu, zabrać coś, co potrzebujesz i lecimy dalej. Ja muszę zobaczyć, dokąd prowadzi ten kompas. Bo nie wiem, jak długo, choćby miał iść dniem i nocą. Ja zobaczę, dokąd ten kompas prowadzi. Nie ma to tamto, ja muszę wiedzieć. Idziesz ze mną, okay. Czy nie? Idziesz? No idę, no muszę, no nie mam chyba wyboru, nie mogę, ale przynajmniej się prześpimy, bo już się noc robi, to może się prześpimy. Dobra, cokolwiek. No niech ci będzie, dobra, no to szybka kima w łóżku. I ten, aczkolwiek, jest z pewnością zrobi się noc? Może się robi. No, dobra, tak, szybka no, kima. Ja już leżę. Leżę, ej, faktycznie leżę, dobra. Leżysz, tak. No? Jo, dobra, to ja też już leżę w takim mega razie, mega szybko okay. Możemy spać, ja tak szybko to no. Jeszcze za życia nigdy nie poszedłem nie spać. Nie wiem, kiedy ja ostatni raz tak szybko zasnęłam. No właśnie, nie? Dobra, wychodzimy na górę w takim razie, musimy przejść, chociaż nie wiem, czy dookoła by tej góry nie szybciej było być. A gdzie ty jesteś? Nie, dobra, dawaj, jesteś? Normalnie wchodzę tu, jak wodospad jest. Normalnie okay, tutaj, dawaj, trujemy do góry. Trzeba wyjść na górę, bo tak będzie najłatwiej to ominąć wszystko. Więc dawaj na górę, dobrze, tam się będziemy... Dobrze, szefie, dobrze, szefie, idę za tobą. Tym kompasem będziemy się martwić na górze. Dobra, chodź tutaj, pum, pum, skok do góry. Ej, dobra, jeżeli ten kompas prowadzi do Palionowa, to... Mm-hmm. No to powiem szczerze, no. Że mega się że tutaj... Są. Że no, że jest jakaś szansa na odzyskanie tej twojej pamięci. Może jak zobaczysz stare miejsca i tak dalej, może wtedy ci się wszystko przypomni, aczkolwiek... Szczerze? Nie wiem, czy jest taka możliwość. Dobra, wychodzisz okay, czy co? Pokaż, no jestem, pokaż ten kompas. Daleko jeszcze, tam jest jakieś no, pokazane, ile jeszcze stronę klatek. To nam każe iść, daleko. Masz, chodź, zobaczysz sobie kompas. O, co jest? Wow, co to zrobiłeś? Kliknę lewy przycisk myszy. Co? Pokaż no, go. No, kliknę lewy przycisk myszy, mam jest ten kompas, ale się wystraszyłem. Ej, ten kompas jest jakiś nawiedzony. Co ej, jest grane? Jest czekaj, czekaj. Stary. Czemu? Pokaż mi go. No bo on jakoś tak... Pokaż mi go. Ojejku. Pokaż wow. Mi go. Pokaż mi go! Oj, sorry, przepraszam. Czemu jest zepsuty? Czekaj, no bo on w ogóle iść. Wariuje jakoś. Jeszcze co, no free spot here, coś tam. Czekaj. Co? No mówię ci, popatrz, widzisz, on jakoś tak wariuje dziwnie. Czekaj. A, co ty robisz? No nie wiem, właśnie znowu kliknę lewy przycisk myszy. Co o jest co chodzi? Z tobą? Ej, teraz klikam i nic się nie dzieje. A na jakbyś na coś nacisnął? Co jest? Tu, tak, jest. Ale jakim cudem ja tak daleko? Ej, dobra, tu? Co jest? Czekaj. Okej. Okay. Co ty robisz to? Nie wiem, co się dzieje, dlaczego to tak działa, nie rozumiem tego kompasu totalnie. Jest. Ale faktycznie ten kompas się zepsuł. On się tutaj jakby kręci w kółko. Czekaj, idę to tu. Tak, tutaj coś jest, jakiś idę ten... tu. Kopalnia na przykład. No nie no, ale coś. Tutaj, żeby tutaj coś było. Patrz, i tu skręca. Idę tu. No. I skręca. Czyli to jest coś tutaj. To jest gdzieś tu. Tak blisko. Tak, bo poczekaj, patrzę się tu. Tak, to jest gdzieś tu. Tutaj ten kompas totalnie wariuje. To jest tak jakby tu środek. No to co, jak to robimy? Z tym skopiemy się w dół, czy co? No to nic nie widzę, powiem ci. Ja też nie. Ej, mega dziwne to jest. Czekaj, schodzę tu niżej. Schodzisz? No idę za tą, ała. Tu jest coś. O. O kurczę, co to jest? Zawsze było? Nie wiem, ja to pierwszy raz widzę.